Siemaneczko, szanowni widzowie. Witam was serdecznie, tu oczywiście ja, Lemi. Moi mili, były pozdrowienia z Bydgoszczy, teraz są pozdrowienia z Warszawy. Już jestem w Warszawce, gdzie przebywam znaczną część czasu, jeśli chodzi o pobyt w Polsce w ostatnim okresie, w ostatnich 2 latach. Trochę się pozmieniało. Wiecie co? Ja Warszawa jak Warszawie, tam trochę pobędę, jeszcze parę dni, później mam samolocik, wracamy do UK. Już do tego roku, do końca tego roku nie planuję żadnych wypraw, powiedzmy, a może. Wiecie, kochani, chciałbym podziękować troszeczkę za wypad, za w ogóle spędzony czas w Bydgoszczy, w Wiśni i ekipie z Black Bull. Dobrze mówię? Burger. Jezus, to jest ciężko dla mnie, bo ja chcę powiedzieć Red Bull. Black Bull, i trudno wysoko chcę powiedzieć Black Bull Red Bull. Black Bull Burger. Za świetną kolację w ogóle, za świetną gościnę, naprawdę się odfetowaliśmy, wspaniałe jedzonko. Nie chcę tutaj oczywiście, wiecie, oczywiście nic nie myśleć, że chwalę za to, że pojadłem sobie za darmochę, tak? Nie, nic z tych rzeczy. Naprawdę było bardzo dobre jedzonko. W dobrej cenie, więc polecam, Dworcowa 52 Bydgoszczy, żeby to się odwiedzić. Miałem dzisiaj zrobić też zakupy, tutaj będę pani przynieść. Chciałem zrobić sobie też zakupy, troszeczkę dzisiaj, bo są gamingowe, dzisiaj zakupy powinny być, tak, mamy parę tytułów, które wyszły nowych, ale stwierdziłem, że jednak jeszcze zaczekam, chwilę troszeczkę poczekam na wasze opinie, wiecie, co byście dali znać, czy to dzieło, to takie pseudo niby dzieło, Kodzimy, czy jest faktycznie warte ogrania, bo ciągle się zastanawiam, jak już jestem w Polsce, mógłbym sobie zrobić pamiątkę i sobie kupić gierkę, tak samo Need for Speed też, jakbym był wdzięczny, jakbyście w komentarzach dali znać, czy faktycznie warto kupić, jeżeli tak, to pójdę sobie jutro i po prostu sobie kupię jeden z tych tytułów. No tak, myślę, co fajnie, że w pogodę dobrą trafiliśmy, naprawdę świetna pogoda przez ten cały okres tutaj, prawie 2 tygodni, mamy piękną polską jesień. Czasami popada, ale naprawdę niewiele, a tak ogólnie mamy cieplutko, słoneczko nawet świeciło, super, naprawdę świetnie. Dzisiaj jeszcze jakie plany? Chyba kolacja w domu, co? Tylko. Chyba tak, kolacja w domu. Jutro rano idziemy do kina na... Farmageddon. Idziemy na bajkę. Idziemy sobie popatrzeć. Wieczorem mamy spotkanie znowu ze dobrymi znajomymi. Serdecznie pozdrawiam. Oni wiedzą, o kim mowa, tak. Justyna i tam Michał. Wiadomo, o co chodzi. Michał, tak, oczywiście. Moje hajduki, ja i tak wołam. Idziemy na kolację, tym razem my zapraszamy, bo ostatnio my zostaliśmy zaproszeni, tak. Tym razem my zapraszamy w rewanżu, więc naprawdę jest przyjemnie, wiecie co, tak psychicznie, fizycznie, wiecie co, po prostu odżyłem, naprawdę odżyłem, bo już miałem dosyć, przynajmniej tak spędziłem czas z znajomymi, naprawdę świetnymi znajomymi i to mi się podoba. Ja kochani was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, pilnujcie się i niedługo się widzimy na strumykach, bo oczywiście jak zawsze byłem ja, Lemi. Hejka. O, możecie zobaczyć. Piękny oświetlony. Tutaj niedaleko mieszkam. Tam z tyłu.